Witamy serdecznie. Dzisiaj gościem Kultury na Klik jest artysta kabaretowy, aktor. No ale uwaga, strzeż się Katarzyno, z wykształcenia dziennikarz i wokalista zespołu Pulsar. Witamy serdecznie pana Radosława Bieleckiego. Tak, witam serdecznie. No wokalista to dużo powiedziane. Aczkolwiek no, teraz zajmuję się w gruncie rzeczy kabaretem i próbuję żyć z tenisa, co jest niełatwe. Na pewno. A jak to się stało, że właśnie z tylu talentów wybrał pan kabaret? Znaczy, tego się nie wie. To ja miałem to szczęście, że wychowałem się w mieście, które odpowiada za moje wykształcenie kulturotwórcze. Mianowicie pochodzę z Lidzbarka Warmińskiego, w którym odbywa się najstarszy festiwal kabaretowy w Polsce, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. No i tam przy tych Lidzbarskich Wieczorach Humoru i Satyry cały czas się kręciłem, byłem wolontariuszem, nasiąkałem jak skorupka za młodu i później sobie zamarzyłem, że zrobię swój kabaret, więc najpierw oglądałem tych wszystkich kolegów, których teraz znam z pozycji widza, a później wymyśliłem sobie, że chcę, zawsze mnie ciągnęło gdzieś na scenę. Tak jak powiedziałaś, gdzieś tam pojawiał się zespół, ale to były bardziej takie plemienne okrzyki niż wokalizy. To był taki hardkorowy zespół, więc ta scena zawsze gdzieś mnie ciągnęła i padło na kabaret. Aczkolwiek była to pasja, jest to dalej pasja, która przerodziła się w pracę, więc życzę każdemu, żeby tak jego drogi się potoczyły, żeby z pasji pojawił się zawód. Tak jest. Też tak uważam. A kabaret na Unówka, 20-lecie w tym roku. Jaką rolę pana zdaniem odgrywa w dzisiejszych czasach kabaret? Czy kabaret zawsze odgrywa taką samą rolę i w każdych czasach? Jesteśmy od tego, żeby komentować rzeczywistość, żeby zauważać pewne procesy, żeby wytykać błędy, żeby bawić, śmieszyć, edukować nawet, więc faktycznie 20-lecie w tym roku niestety przez sytuację taką, jaką jest, przez tą pandemię byliśmy zmuszeni odwołać tegoroczną trasę zupełnie, więc tutaj od razu przepraszam wszystkich widzów w całej Polsce, którzy czekali na nas w swoich miastach, ale po prostu ze względów obostrzeń pandemicznych nasze koncerty no, jest bardzo ciężko zorganizować. To są duże obiekty, duże miejsca, dużo ludzi, ciężko jest to wszystko pogodzić, duże koszty. Dlatego przekładamy całą trasę tegoroczną na przyszły rok i mamy nadzieję, że od września, tak jak sobie zaplanowaliśmy w przyszłym roku, to się wszystko uspokoi i będziemy mogli normalnie się spotkać na pełnej sali z pełną widownią, która na nas czeka i w ogóle dziękujemy strasznie wszystkim, którzy poczekają na nas, a nie oddadzą biletów, a wiem, że gro ludzi będzie na nas czekało po prostu rok, za to jesteśmy mega wdzięczni. Czekalibyśmy na was i dwa, ale mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. A chciałam się jeszcze spytać, jak tak aktywny zawodowo człowiek zniósł lockdown, to zamknięcie pierwsze? Powiem szczerze, że pierwsze momenty były dosyć trudne. My zagraliśmy ostatni występ 5 marca. Później ogłoszono właśnie, że mamy stan pandemii. Media tutaj się mega przyczyniły do stanów psychicznych, myślę, że każdego. Zostaliśmy bardzo nastraszeni. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, w każdym razie pierwsze wyprawy do sklepu to była faktycznie, jakbym na wojnę szedł i gdzieś ten strach powoli minął, no trzeba się do tego przyzwyczaić. Mi się wydaje, że ten wirus z nami zostanie na zawsze. Musimy się nauczyć z tym żyć. Aczkolwiek ja próbowałem głowę oczyszczać pisząc wiersze dla dzieci, bo siedzieliśmy w domu, dzieci miały zdalne nauczanie, więc trzeba było z tymi dziećmi pracować i stwierdziłem, że też żeby moja głowa pracowała i funkcjonowała, to napisałem około 70 wierszy dla dużych dzieci i małych dorosłych. W zasadzie może mniej już to wiersze były dla dzieci, bo one się odnosiły do rzeczywistości, takie były dosyć dorosłe, ale z dużym okiem puszczonym do czytelnika. No i też odezwała się do mnie lokalna stacja radiowa we Wrocławiu, tam gdzie mieszkam, Radio RAM. I tam codziennie nagrywam felietony takie dwuminutowe, więc też to jest dla mnie jakaś tam odskocznia, bo na tą scenę ciągnie. Myślę, że każdego artystę, każdego, kto występuje, my tego potrzebujemy jak tlenu. Bez widowni, bez widzów nie istniejemy i bez braw, oklasków
nas po prostu nie ma. Internet, telewizja nie oddają tego, tego się aż tak nie czuję. My uwielbiamy występy na żywo, więc to jest nasz żywioł. Dlatego no, bardzo czekamy, aż to się wszystko uspokoi i chcemy jak najszybciej wrócić. No mówię, mamy nadzieję, że będzie to wrzesień przyszłego roku, że już będzie wszystko ok. A czy możemy się jeszcze spodziewać powtórki z Kazika? Kazik już odszedł w zapomnienie trochę. No, my mamy programy, które funkcjonują przez 2 lata, później piszemy nowy i taki mamy cykl 2-letni. Skończył się Kazik, zaczął się Żywot Mariana. Żywot Mariana niestety się zakończył. Marian też został pochowany, niestety rok za wcześnie. A teraz, tak jak mówiłem, po Marianie będziemy grali jubileuszowy program. Mamy bardzo dużo maili i informacji na naszych mediach społecznościowych od ludzi, że bardzo by chcieli zobaczyć te stare numery. Może to nieskromnie zabrzmi, ale też niektóre kultowe, które ludzie kojarzą i bardzo się identyfikują z tymi postaciami. Więc na pewno w tym programie jubileuszowym nie zabraknie tych starych postaci. Na pewno pojawi się Bogu, na pewno pojawią się Paciaciaki, na pewno pojawi się Wandzia i wiele innych naszych postaci. Aczkolwiek też chcemy widza zaskoczyć i stworzyć nowe numery specjalnie na tę okazję, żeby tego widza tak naprawdę dopieścić, też dlatego, że na nas tyle czeka i że ten czas pandemiczny nas trochę skazał na rozłąkę. Jeszcze z ciekawością ogromną chcę nawiązać do jednego z podtytułów. Panie Radku, jaka jest instrukcja obsługi współczesnego mężczyzny? Instrukcja obsługi współczesnego mężczyzny. To ja bym musiał się pani zapytać, ciebie zapytać, jaka ta instrukcja jest. W każdym razie każdy z nas jest pewnie inny, aczkolwiek sketch, w którym gram chorego faceta, sketch też się nazywa Chory Facet, chyba dobitnie pokazuje, jacy jesteśmy w tych takich małych problemikach słabi i też śmiejemy się z siebie. Ja nie ukrywam, że ten sketch zagrałem przez siebie i to jest ewidentnie rola mojego życia, bo ja tak właśnie potrafię się zachowywać, jak jestem chory, więc jak jestem przeziębiony, a jak facet jest przeziębiony, to już jest bardzo chory, więc każdy mężczyzna jest inny, więc musicie sobie panie radzić. Ale wszyscy zachowujecie się tak samo, kiedy jesteście chorzy. Dokładnie. Myślę, wydaje, że w większości tak. Na tym skeczu na sali większość pań się śmiała, panowie tak sobie siedzieli i tak... Zaglądali w głąb siebie. Hi, 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 ale nie do końca się otwierali w tych reakcjach. Także instrukcja obsługi jest skomplikowana, nie dajemy gwarancji. No i cóż, no, trzeba się ostrożnie obchodzić, nie gnieść. No i będzie facet długo służył, no po prostu... Ale zwrotów nie ma. Zwrotów nie ma, no. Po odejściu od ołtarza reklamacji się nie uwzględnia, prawda? A tenis skąd się wziął? Jak to się zaczęło? Oj, tenis to się wziął z tego, że tak naprawdę miałem problemy z kręgosłupem. I tutaj to jest paradoks trochę, bo każdy fizjoterapeuta, każdy ortopeda odradza przy schorzeniach kręgosłupa granie w tenisa. Ja, myśląc o tym, żeby trochę zrzucić wagę, bo udało mi się to, ale dzięki temu mam mniej problemów z kręgosłupem i odkąd zacząłem grać w tenisa i się wkręciłem, bo tenis jest takim sportem, że jak się ktoś zakocha raz, to ciężko z tego wyjść i to jest naprawdę super gra, tym bardziej u nas tutaj w towarzysko też jest to super, spotkania są z artystami różnych branż i my się lubimy, szanujemy, fajnie nam się rywalizuje na korcie, a tenis jest taką troszeczkę odskocznią i pomyślałem sobie, a tak naprawdę zacząłem grać w tenisa z lenistwa, dlatego że blisko mojego miejsca zamieszkania są korty najbliżej, obiekt sportowy najbliższy to korty i sobie pomyślałem, gdzie ja będę jakoś tam gdzieś daleko jeździł, nie wiadomo co wymyślał. To sobie postanowiłem zacząć grać w tenisa i tak to poszło. Już to jest 4. rok. Jestem, jak to mówi młodzież, zajarany tym sportem i, no i bardzo się wkręciłem. I powiem szczerze, że czasami
aż się boję, że częściej myślę o tenisie niż o kabarecie, co nie jest zdrowe, bo całe szczęście z tenisa nie muszę żyć. Także to tutaj naprawdę ciężki sport, trudny, ale bardzo wkręcający. I polecam każdemu, kto... Zresztą widać tutaj na korcie koledzy, starsi koledzy, którzy mają ponad 70 lat, wychodzą na kort i grają. Czyli można ten sport uprawiać bardzo długo. Tylko się cieszyć, że jesteśmy w zdrowiu, że możemy rywalizować, że możemy się spotykać. To jest bardzo ważne. A PKO Open jest już na stałe wpisany w kalendarzu? No od 3 lat tak. I to są najmilsze wspomnienia moje turniejowe, ponieważ 2 lata temu dokładnie w dniu finału obchodziłem swoje 40 urodziny. Co prawda przegrałem ten finał, ale i tak to był dla mnie świetny prezent urodzinowy. Zwykle właśnie w terminie Szczecina te moje urodziny gdzieś tam wypadają, więc to jest dla mnie fajny czas, ja tu przyjeżdżam, odpoczywam. Szczecin jest pięknym miastem, organizacja petarda, to nie ma lepiej. Tylko co tu dużo mówić, no, PKO Szczecin Open to jest najlepszy challenger na świecie od bodajże 3 lat. Z rzędu, więc organizacja perfekt i aż się chce tu przyjeżdżać. Tutaj my nic nie musimy, my tutaj przyjeżdżamy i mamy się dobrze bawić. Organizatorzy nas dopieszczają, więc aż czasami człowiek mówi, no ale spokojnie, a tutaj jest wszystko tak dopięte na ostatni guzik, że aż czasami tak człowiek się głupio czuje, że aż tak jest tutaj doceniany i tak hołbiony i tak przyjmowany. Także to jest piękne miejsce, piękne korty, piękne miasto. Szczecin uwielbiam. Generalnie w Szczecinie bardzo nam się fajnie występuje. Właśnie chciałam spytać, czy poza PKO Open jakieś wspomnienia ze Szczecinem? No tak, no tutaj nagraliśmy swoje 15-lecie, jubileusz 15-lecia właśnie w Szczecinie w hali w Netto Arenie. Szczecin zawsze, jakoś nie wiem dlaczego, ale zawsze nas dobrze przyjmował i mamy ogromny kredyt zaufania u widzów ze Szczecina i pewnie okolic, więc tym bardziej chcemy to pielęgnować i na pewno do Szczecina jeszcze wrócimy nie raz. Życzymy powrotów nie tylko do Szczecina i udanego jubileuszu jak najszybciej na Onówce. Wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę. Dzięki serdeczne wszystkim widzom. Życzę zdrowia, trzymajcie kciuki za ten portal. To jest fajna rzecz, fajni ludzie, sympatyczna pani, która bardzo ładnie śpiewa. Tutaj tego nie pokazała, ale ja słyszałem. Także polecam. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Radek Bielecki, kabaret Neonówka. Dzięki.